Dzień dobry, moi widzowie. Dzień dobry, witam w ostatnim odcinku HeroZero.pl, 14 sezon drugi w te wakacje i ostatnim na najbliższe, najprawdopodobniej nawet i 2 tygodnie. Moi drodzy, ale nie, żeby nie było tak smutno, to ogłaszam konkurs. Byłem sobie w takich to oto topuniach, topeczkach na speed serwerze i mam za dużo kodów. A jak mam za dużo kodów, to powiem, że jeden wam rozdam. Ale jak działa rozdawanie u mnie na kanale? Nie, nie spamimy w komentarzach, biorę udział. Nie, nie piszemy o swoim doświadczeniu w Hero Zero. Oraz nie, nie zmuszam nikogo do subskrypcji kanału, chociaż byłoby mi miło, jakbyście to zrobili. Ale warunkiem jest dołączenie na moją grupę Discord i tam bycie aktywnym przez, powiedzmy, tydzień, dwa. Myślę, że na spokojnie uzbieracie punkty za pisanie, które będą się kwalifikowały do wzięcia udziału w konkursie. Więc wystarczy wejść na Discorda, być aktywnym. Rozmowy głosowe się nie liczą, więc nawet nie musicie mieć mikrofonu, żeby wygrać ten konkurs. Po prostu będziecie aktywni, macie szansę, żeby to zrobić. A jeżeli komuś nie chce pisać, jest uparty, nie ma lekkiej drogi. Tym razem donatorzy nie mają tego. Przepraszam, trzeba być trochę aktywnym. A taka sytuacja. Moi drodzy, mamy za to aktualizację. Aktualizacja już, uwaga, uwaga, przechodzą sobie na forum. Dzień dobry, witam was w rogu tym razem. No i mamy zakładkę innowacje w grze, mamy super aktualizację, bo jest to... szajs jakich mało, nawet nowe funkcje to są jakieś lamy. Nie wiem, nie patrzałem na te, jakby towarzyszy, mogę ich zaraz na odcinku jeszcze poszukać. Puszczę chłopaki Kalpako oraz Melo, to nie wiem, chyba już byli, albo to jest kolejnie w ogóle coś nowego. Nie ogarniam się w tym niestety. W skrzyniach złożenia możesz odnaleźć 5 nowych elementów wyposażenia. Spoko, to jest zawsze coś. I to oznacza, że jest nowy styl typu Yokio. Ale mam tu coś ciekawszego. Jest coś takiego jak wersja systemu Windows. To znaczy, kiedyś było tylko, że Hero Zero było na Steamie i potem jakoś planeta się z tego wycofała i jakby zdali link do instalki, który po odpaleniu i uruchomieniu na komputerze wywala błąd, że plik jest niebezpieczny. Jakby spokojnie, ja to sprawdziłem, plik jest, myślę, że bezpieczny, ale po co? Jakby myślę, że jest to krok w kierunku usunięcia wersji Flash z przeglądarki. No ale zobaczymy zaraz, co, z czym to się je, jak tylko włączę Hero Zero. Dobrze. Konserwacja. Ogólnie poprawiono kilka literówek. Nawet nie zauważyłem ich, kto czyta opisy w Hero Zero. Optymalizację wydajności dla urządzeń mobilnych. Jakby ja przepraszam bardzo. To, że mnie wywala co chwilę na Watcha na aplikacji mobilnej, to jest żart i kpina. A to, że ta aplikacja zżera... Nie miałem telefonu pod ręką, ale tyle internetu, że to jest szok. A oni jak nad wydajnością pracują, to jest dramat. Usunięto błąd, naprawiono kilka mniejszych błędów, których nigdy nic nie będziemy wiedzieć. Dobra, jest coś ciekawszego, są te super hyper towarzysze. Witam na PL 15, na którym może Kacper mnie zabije za nie klikanie pojedynków. O, Tomo 2, możemy sobie skontrolować go, będę miał 5 pojedynków do przodu, łatwym klikiem. Nie, nie lubię jakby grać na 15 z powodu, że nie mogę nikogo zbić, bo już grali tu milion lat i jest tak mało osób, że nie mam kogo bić. A takiego Tomo 2 mogę jedynie bić. Albo Tomo 2. Tomo 2 mnie zatakował 3 razy w ogóle. Czyli mogę 6 ataków na niego sobie wyprowadzić i mieć zbite już. Jakby mi się tak nie chce robić pojedynków. Pojedynki to jest ostatnia rzecz, którą mi się chce robić. Nawet te głupie misje walki mogę poklikać. One chyba będą w następnym Hirokonie. To ewentualnie mogę poklikać, ale... No, widzicie, 20 już biłem. Ja dobry jestem. Tak to mi się nie chce tego robić. Mam o wiele ciekawsze rzeczy do roboty. Mogę jeszcze raz? Nie mogę. Ktoś inny? Z kimś wygrałem. No i świetna drużyna biją mnie jakby. Za to w ogóle nie powinienem brać udziału w Hirokonie chyba. Zaraz ktoś powie, ale oni ci zabierają po 5 honor... A co mnie to obchodzi, czy 50, czy... Jak ja z tym wygrałem wtedy? Nieważne, dobrze. Poszukajmy tych nowych towarzyszy, którzy są podobno. Ogólnie jest event na OTE po raz drugi w tym sezonie, więc ciekawe. W tym sezonie wakacyjnym. Ale to mnie nie za bardzo obchodzi. Obchodzą mnie te nowe towarzysze. Dobrze, jak oni się tam nazywały?
To jest ten kar i nie ma specjalnej umiejętności. Okej. Co my tu mamy jeszcze z nowych towarzyszy? Nie przegapiłem jednego. Mellow jest. Też nie ma specjalnej umiejętności. Nie wyglądasz źle poza tym. O Jezus. Czy ta animacja? Jeden dramat. Paco. Wszystkie mają... Wszystkie mają sobie selfie. Okej, nie wiem, o co chodziło z tymi jeszcze jednymi, tam puszystymi. No nie, nic nie widzę. 60 towarzyszy jest obecnie w grze. Nic się nie trafiło mi. Ups. Dobrze, ale witam was, moi drodzy. O! Cóż to za scena? O! Jest to Hero Zero na komputer. Witam was w Hero Zero w formacie 4:3. Żebym na pewno nie mógł go wsadzić do OBS-a. Dziękuję za ułatwianie mi pracy, Playata. Jesteście najlepszą firmą robiącą gry. Nie no, to jest kpina, że to się wyświetla w super małym oknie. Jakby czekajcie, mogę, mam opcję pokazania wam tego. Mam opcję, musiałbym wziąć kamerę do ręki. Zobaczcie, jakie to okno jest małe. Nawet pół monitora nie jest. Jak ja mam przy czymś, jak ja mam w takie coś grać? Bez kitu. Dobrze, więc ogólnie znalazłem trzy błędy, które mówią, że ta wersja jest słaba. Pierwszy z nim jest to, że jak dłuższy czas nie będziecie klikać w Hero Zero, jeżeli będziecie sobie na mecz w Overwatchu, w LoLu czy rozgrywkę Battle Royale of Apex Legends, to niestety powita was taki komunikat, więc co muszę zrobić? No nie mogę załadować ponownie, bo ten przycisk nie działa. Chyba nie mogę jakąś akcję wykonać? Ten przycisk nie działa po prostu. Więc muszę to zamknąć i włączyć to na nowo. Oczywiście nie włączę się to jakąś ambitnie długo. OBS, pokaż już. OBS. Co, OBS nie poznaje aplikacji teraz? O, poznał po chwili, dobra. To jest po pierwsze, nie ma odświeżenia. Po drugie jest to małe. Po trzecie... Sarki, coś poszło nie tak. Popsuliśmy grę. I co muszę zrobić? Muszę zamknąć to oczywiście, bo nie ma opcji odświeżenia. No i tak. Ogólnie reszta działa płynnie, jak widzicie, mogę sobie tak spamować. Rozdawać statystyki mogę sobie też na spokojnie. Zostawiłem tylko dźwięki takie klikania, nie wiem czy je słychać na OBS, jak gracie za głośno, to przepraszam. A chyba ich w ogóle nie słychać. Wersja działa w miarę płynnie. Nie wiem, ale to na pewno jest 60 FPS, a nie 140. I nagroda za speed server, uwaga, uwaga. What the fuck is that? Dziękuję mojej drużynie, która ze mną grała i świetnie się z nią bawiłem. Ale nagrodę, jaką trzymaliśmy za bycie top 4 drużynką, to mogą w sobie normalnie... Spokojnie, top 1 też ma set. I top 2 też. I top 3, i top 5. A nie, nie ma setu. Czekajcie, powiedziałem set? Ha, powiedziałem jeden beznadziejny item. Ale Puffy, która ma, uwaga, ulepszoną łezkę o 5 punktów procentowych, żeby ktoś za mocny nie był. Kto tego będzie używał? Wskażcie mi osobę, która używałaby tego towarzysza do walki jakiejkolwiek. I nie jest graczem początkującym. No nie, no to śmieci takie dali, że szkoda gadać. Szkoda strzępić twarzy. Chciałem powiedzieć brzydko, ale jestem family friendly youtuberek. I wiem, że robię quality misje, nie musicie mi pisać. Dobra, chciałem zobaczyć to Yokio całe, będę miał nim pewnie z... O, nie ma? A, pewnie, a bo to jest tak podzielone, dobra. Któreś oznacza pewnie Yokio, ale które to... Nie wiem.
1000 zębatek, nie wiem co z nimi robić. Mam dwa roboty, które nie mają co robić. Robię sobie inteligencję. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten film. Dziękuję wszystkim, którzy jechali w tym momencie na motorze i zakłócali mi nagrywanie odcinka. Plejata zrobiła coś, co mogłoby być do... Jeszcze jeden błąd, moi drodzy, tylko wyszedłem z aplikacji. Ha, to nawet i OBS nie chcę pokazywać, bo wiecie co się dzieje? Aplikacja się frizuje. Patrzcie, kliknę sobie. Kliknę gdzieś poza. Ojojoj, coś przestało działać. Więc nie mogę sobie dać to na drugi monitor, żeby móc sobie patrzeć. Minęła mi misja, dobra, sobie szybko zetabuję i nie wiem, powiedzmy. Gram coś innego, robię jakiś film na full gra. Ja robię to rzadko. Ale takie, no nie spojrzę sobie, bo uwaga co się dzieje, jest frizowany ekran. Uwaga, kliknę z powrotem. Wow, nic się nie dzieje. Wow, brawo, aplikacja nie działa nawet w tle. Więc ja czekam na poprawienie tego, bo mam dość się rozjęło w przeglądarce. I co, i to tyle. Więcej nie mam za żalej. Więc mówię, konkurs, link do Discorda w opisie. A my widzimy się na live w sobotę, w filmach w... piątek i sobotę. Wow, minęło dużo czasu. Trzymajcie się i żółwik. Pod tym softboxem jest gorąco. Nie żartuję. Nagrywanie w ciągu upalnych dni, nawet wieczorem, sprawia problemy. Więc możecie stawić łapkę w górę za poświęcenie. Chociaż tak ten odcinek jest spóźniony. Ale wczoraj było jeszcze gorzej. Trzymajcie się i żółwik.